z bloga Savory or Sweet, ale to dokładnie już wiecie. Dziś mam dla Was foodbooka. Dawno nie było to foodbooka, takiego normalnego, pełnowymiarowego, dlatego dziś jest ten dzień. Jest już co prawda po śniadaniu, po obiedzie, no właśnie dokładnie tak, i dopiero teraz miałam czas, żeby sięgnąć po aparat i do Was trochę pomówić. Święta już są tuż, tuż, jak widzicie, ja już mam choinkę i się bardzo z tego cieszę. Jest taka piękna, zaraz Wam ją pokażę. Powiem Wam, że tak dawno nie czułam magii świąt. Naprawdę kilka lat nie czułam magii świąt i te święta jakoś tak bardzo szybko przychodziły i bardzo szybko mijały, że nawet nie zdążyłam się obejrzeć, a już było po. Zazwyczaj moje święta wyglądają tak, że przychodzą nieoczekiwanie, jest Wigilia i nawet się nie obejrzę, już jest po właśnie całej ceremonii wigilijnej, po zjedzonych posiłkach i potem co? I potem już nic nie ma. Więc no w tym roku w końcu udało mi się poczuć magię świąt, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Dzisiaj jest śnieg, trochę pruszy, raczej wiadomo, że ten śnieg za długo się nie utrzyma, ale pokażę Wam, już coś się dzieje. Więc coś tam pruszy, jest ok. Jeśli chodzi właśnie o foodbooka, bo o to tu dzisiaj chodzi, to na śniadanie zjadłam resztki z kolacji, czyli pieczone ziemniaczki i papryka z cebulką, z przyprawami, z wędzoną papryką, z płatkami drożdżowymi i no tam różnymi rzeczami, które miałam, dużo czosnku i cebuli. I to było naprawdę pyszne i najedliśmy się we dwójkę tym dość nieźle. I w sumie przyszedł mi pomysł na kolejny film, właśnie film dotyczący bardzo tanich potraw dla dwóch osób. Takich naprawdę tanich. Nie wiem, ile kosztowała wczorajsza kolacja, była bardzo pyszna i nawet zostało do dzisiejszego dnia. Więc ja dzisiaj na śniadanie zjadłam resztki z kolacji, ponieważ bardzo mi to smakowało. Potem wypiłam jedną kawę, do niej nic nie jadłam, a potem na obiad zjadłam dość dziwny obiad, mało obiadowy, bo zjadłam kanapki z moją wegańską i domową wątrobianką. Niestety zapomniałam nagrać właśnie moich już gotowych kanapek, ale wstawię Wam tutaj klip z podczas przygotowywania przepisu dla Was właśnie na taką wątrobiankę. Zjadłam chyba tak, 4 kanapki i kilka korniszonów i to mnie naprawdę bardzo mocno nasyciło, ponieważ ta wątrobianka jest bardzo, bardzo pożywna i naprawdę niezła wątrobiana. W ogóle ten przepis na wątrobiankę wyszedł mi totalnie przez przypadek. Chciałam zrobić jakąś taką pastę, wiecie, i spróbowałam i tak, kurde, coś mi to przypomina, coś mi to przypomina, coś, czego bardzo dawno nie jadłam. No tak, wątrobianki dawno nie jadłam, ponieważ jestem weganką, jak wiecie, i nagle mi olśniło, wątrobianka, what? Więc tego przepisu będziecie się mogli spodziewać już niebawem, w ramach vlogu masu go tutaj wstawię. Jest to przepis mało świąteczny, bo czemu akurat wątrobianka, ale no cóż, akurat tak wyszło. Zjadłam jeszcze pasztecika z kapustą i z grzybami, no więc właśnie tak, nie wiem czemu zapomniałam o nim, może dlatego, że nie był wybitnie dobry. Nie ja go sama robiłam, to był kupny pasztecik, dostałam go od mojego chłopaka, więc oczywiście, że mi smakował, ale ja potrafię zrobić lepsze. A niebawem się przekonacie, że potrafię zrobić lepsze, ponieważ wstawię tutaj przepis na bezglutenowe i wegańskie paszteciki. Tak więc no. No, więc teraz wypiję kawę. Wiele osób się mnie pytało, jaką piję kawę. Odpowiedź czarna. Czarna, zwykła czarna kawa, bez żadnego mleka, nawet roślinnego. Przez pewien czas, w sumie na początku, jak przyszłam na weganizm, piłam tylko i wyłącznie kawę z mlekiem albo jakieś latte z mlekiem roślinnym, sojowym, ryżowym, jakim tamkolwiek. Ale teraz już się tak przyzwyczaiłam do czarnej kawy i uważam, że jak kawa, to tylko czarna. Musi być czarna i tyle.
Ale skoro jest czarna i niesłodzona, oczywiście, bo nie słodzę, to trzeba sobie jakoś osłodzić to życie, no nie? Więc ja do mojej kawy tutaj Wam zaprezentuję, co zjem. Zjem Ferrero Rocher, zjem kostkę Domino i zjem Toffifee. Ferrero Rocher i Toffifee to są przepisy, których jeszcze nie ma na moim blogu, ani nigdzie go nie znajdziecie, przynajmniej nie w moim wykonaniu. Jeśli chodzi o kostkę Domino, to przepis już jest, więc mogę Wam go tutaj podlinkować do góry. Kostki Domino wyszły mi tak dobre, że musicie spróbować. No, więc ja się zabieram za jedzenie. A potem przyjdzie czas na kolację za jakiś czas. Możliwe, że się już z Wami nie zgadam. Mam plany na dzisiejszy wieczór, więc raczej już nie będę wyciągała aparatu, żeby do Was mówić, ale z pewnością pokażę Wam moją kolację. Tak więc wstawię to po tym klipie. Więc teraz się już z Wami pożegnam. Opowiedziałam Wam, co zjadłam w ciągu dnia. I to by było na tyle. Właśnie patrzę, jak pruszy śnieg i mam taką ogromną, ogromną chęć, by ten śnieg pozostał na dłużej. Ale nic, nie możemy mieć wszystkiego. Ale przynajmniej jest piękna choinka. Notabene, choinka od mojego chłopaka. Więc jest najcudowniejsza na świecie. Dobra, to wszystko na dzisiaj, kochani. Widzimy się jutro we vlogmasie i jutro Wam zdradzę sekret, jeśli chodzi o tą wątrobiankę. Jutro pojawi się przepis na moim kanale i na blogu, tak więc zostańcie z pewnością ze mną, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film i widzimy się następnym razem.